Noelo, dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę rapowe podsumowanie roku Polska. Sprawdzimy, które kawałki w roku 2018 słuchały się najlepiej i były najfajniejsze. Lista została stworzona przeze mnie. Oczywiście, jeżeli się z nią nie zgadzacie, możecie stworzyć swoją listę i napisać w komentarzu. Zapraszam również do zostawiania łapeczki w górę. No a to są osoby, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał. Lecimy! Oczywiście nikt by się nie spodziewał tego, że na miejscu pierwszym będzie Tako na Fide 8 kobiet. To jest spotykane, każdy chciałby mnie dla siebie, a ja wolę poligamię. Zabrzmi jak najgorsze mainstreamowe ścierwo, ale moim zdaniem Tako na Fide 8 kobiet to kawałek, który podbija ten rok i jeżeli miałbym powiedzieć 2018, Tako na Fide 8 kobiet. Nie wiem, czy w polskim rapie mogłoby istnieć lepsze kolabo od Quebo, Tako i BDS-a. Oczywiście mam świadomość, że brzmi to bardzo źle i że większość osób może pomyśleć, że jestem najgorszym mainstreamowym słuchaczem. Ale walić to, kurde, come on, to jest muzyka, bardzo mi się podoba. Problem, flary. Ścinam przez żaluzję na okolice, ona milczy głośniej niż krzycze, chce ją lekko musnąć w policzek, zostawia mnie, a obok ciszę. Miałem straszny problem, żeby wybrać najlepszą piosenkę, która by była z problemu i byłaby najlepszą tego roku. No ale nie chciałem wybrać i musiałem wybrać tylko jedną, dlatego flary. Bardzo klimatyczna piosenka, bardzo dobry sample. Za każdym razem, kiedy będę mówił o problemie na tym kanale, będę wspominał, że Stiz robi zajebistą robotę. Bo naprawdę brzmi to nieziemsko. Jest to poziom światowy. Sarius Viking. Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak gra. Jak nie zapamiętasz, czy zostanie po mnie ślad. Przyznam się szczerze, że nie słucham Sariusa, a Viking jest jedynym trackiem, który do mnie dotarł i naprawdę spowodował u mnie wielkie, ale to wielkie ciary na plecach. Mimo ja czuję, że ta piosenka mogłaby być naprawdę dobrym soundtrackiem do jakiegoś dobrego filmu przyrodniczego? Z takiego adventure, takie przygody, wiecie o co chodzi. Być może o Wikingach właśnie. BDS i Kubi producent Wow. Wow, kiedy zobaczyłem pierwszy łańcuch, pomyślałem co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwszy wiersz, pomyślałem co taki jak on. Wow było dosyć ciekawym trackiem, ponieważ Wow za pierwszym razem mi nie siadło tak mocno. W sensie usłyszałem, powiedziałem, o kolejna piosenka BDS-a, nic specjalnego, pewnie przejdzie tam, echem się nie odbije. Ale jak posłuchałem drugi i trzeci raz, to naprawdę siadła nieziemsko. I dosłownie, wow. Reto i Quebo na Fide, Sorry Dolores. Ta piosenka była jedną z pierwszych, która spowodowała u mnie taki moment, że powiedziałem sobie, kurde, rap przechodzi do mainstreamu. Kiedyś za bardzo dawnych czasów rap był puszczany na stacjach Viva, na jakichś tak różnych radiach. Potem przez długi czas była cisza. I wydaje mi się, że w tym momencie mainstream zaczął rozumieć, że większość słuchaczy go słucha i zaczęli go po prostu puszczać. Do czego zmierzam? Jechałem sobie Uberem i słyszę w radiu Sorry Dolores i powiedziałem sobie, wow. Kali, 30 km na godzinę, jak to się czyta? Kilometers per hour. Wiozę się pomału, V8 na legalu. Znów rozbijam bank, ziomuś nie miej do mnie żalu. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że ta piosenka ma melodię z czegoś, czego znam. W sensie, melodia refrenu jest skądś zaczerpnięta, ale nie wiem dokładnie skąd. Dajcie znać w komentarzu. Peja, Głucha Noc 2. W plebiscycie największego zaskoczenia roku i gdybym miał wybrać artystę, który najbardziej zaskoczył polską scenę w tym roku, jest to Peja. Szanuję naprawdę marketingowo za powrót, plus jakby wzięcie swojego największego hitu i zrobienie drugiej części, to jest po prostu też klasyk. Jestem ciekaw, jak to się odbije na przyszłości, w sensie chciałbym zobaczyć, czy Peja, bo nie wiem, czy wiecie, kiedyś był popularny Peja, wtedy był hejtowany. I byliśmy na etapie, że Tede sobie grał koncerty, a Peja gdzieś tam był niszowy, bo nikt go nie słuchał. W sensie grupa jego odbiorców nie była aż tak liczna jak Tede, kiedy był na fali. I teraz, w tym momencie, w 2018, mam wrażenie, że oni się nawet zrównali, bo Tede trochę spadł z fejmu, a Peja jakby swoimi crossami z nowymi artystami jest na równi z Tede. I czekam na Carmageddon od Tede, bo zobaczymy, co się stanie. Tako na Fide, Kryptowaluty. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Z racji, iż pewnie większość osób powiedziałoby mi, że 8 kobiet wcale nie było aż tak popularne, postanowiłem stawić kryptowaluty, ponieważ jest to chyba najpopularniejszy track Tako na Fide, tak mi się wydaje. Żabson, DMT. I do my thing.
tym roku Żabson wydał swoją płytę. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak długo na nią czekałem. I troszkę się zaskoczyłem, w sensie zaskoczyłem się nie pozytywnie, tylko tak negatywnie, no. Już o tym kiedyś mówiłem, ale stary Żabson, nowy Żabson. Kurde, nie wiem czemu tak jest. Po prostu ta nowa płyta jest dla mnie taka... Jest kilka tracków, które są naprawdę dobre i jest właśnie DMT nim na przykład, ale reszta to coś nowego, co nie dociera do mnie i nie czuję tego. Kę, cesarz! To nie brzmi za dobrze, ale kawałek Cesarz to kawałek, którym Kękę mnie kupił. Po tym kawałku zacząłem go naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno słuchać i naprawdę cieszę się, że go wypuścił. Ten refren ma w sobie tyle energii, jest tak pozytywny, że naprawdę tego chce się słuchać. Szanuję bardzo mocno. Reto RS7. Kurde, Reto ma bardzo specyficzne swoje własne brzmienie, w sensie ciężko jest go podrobić. W sensie Reto w Polsce jest jeden. I kawałek RS7 był dla mnie naprawdę mega zaskoczeniem pozytywnym w tym momencie. Ten człowiek udowadnia nam, że nawet pospolite rrrm może brzmieć naprawdę zarąbiście. Brawo. Naprawdę, brawo. BDS i Goles Orkiestra Janosik. Brak też się prosto w oczy, w kraju gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. W kategorii najdziwniejszych kolabo roku 2018 niewątpliwie na czołowym miejscu będzie razem z Peją oczywiście BDS i Goles Orkiestra. Kto by się spodziewał tak dziwnego kolabo? Co jeszcze dziwniejsze, udanego kolabo. Bo naprawdę ich wspólny kawałek w klimacie góralskim naprawdę dobrze wyszedł. Guzior Wi-Fi. Poczekaj, mogę jeszcze wszystko naprawić. Przyznam, że przez te wojaże ja to nic mnie nie rusza. Nie widzę w niczym jakby plusów, a szuka. Musiałem się całkowicie tym wypłukać. Jezu, nawet nie wiecie, jaki kamień z serca mi spadł, kiedy dowiedziałem się, że Guzior znowu będzie nagrywał. Ponieważ Mateusz przez jakiś czas miał przerwę od nagrywania i nie wypuszczał żadnych nowych tracków. A jego stare traki od momentu wypuszczenia słucham praktycznie cały czas do dnia dzisiejszego. Londyn bardzo mi się mocno kojarzy. Kiedy byłem w okresie w Londynie, to namiętnie słuchałem Guziora. Omori, Omori, Jezu, jaki to jest dobry track. Dlatego niewątpliwie spadł mi kamień z serca i naprawdę cieszę się, że Guzior dalej kontynuuje swoją karierę i dalej nagrywa. Mati, dawaj więcej, naprawdę, 2019 musisz pobić. OSTR Alcatraz. Zamknięty w rozsądku granicach niczym w Alcatraz. Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal. Trochę jak Albatros w sumie. Ale czym byłaby polska scena rap gry, gdyby nie OSTR? Mam wrażenie, że OSTR to jest taki ciepły tatuś polskiego rapu. Naprawdę cieszę się, że nie zamknął się on jakby w starych swoich klimatach i dalej w nich siedzi, tylko otworzył się na nową szkołę i tworzy te bity bardziej takie elektroniczne, bawi się brzmieniem i jakby eksperymentuje. Fajnie jest widzieć, że ktoś się stara. Białas i Lanek, kochaj nas i żegnaj. Pa, 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 pa. Pewnie myślisz, że dla mnie to była tylko taka gra. Białas z krzyczącego Białasa, który bardzo energicznie nawija na swoich trackach, postanowił wypuścić track, który był wyszeptany, był w taki subtelny sposób nawijany i naprawdę brzmi nieziemsko. Jak sobie sprawdzę moje podsumowanie Spotify'a, to jest to jeden z najpopularniejszych tracków, których słuchałem najczęściej, w sensie jakby powtarzałem go i replayowałem i słuchałem cały czas. Taco Hemingway, Fiji. Właśnie tak mi wkurwia, kiedy mnie odbierasz. Tak, gdybym miał wybrać track, który opisuje całą płytę, jest to Fiji. Fiji jest jakby zwiastunem klimatu, który możemy poczuć na płycie, która jest naprawdę super. Samson BB. Prędzej czy później przyzwyczają się wszyscy. Prędzej czy później przyzwyczaisz swe myśli. Prędzej czy później przyzwyczają cię liczby. Moja BDM budzi da buzi jak nikt. Jezu, pamiętam, kiedy na początku roku usłyszałem pierwszy raz BB, usłyszałem moja BDM budzi da buzi jak nikt mi.
i on to tak szybko zarapował i ja sobie pomyślałem, o lol, jak on to zrobił, jakie super. W sensie ja naprawdę lubię, kiedy ktoś się bawi słowami i w bardzo dziwny sposób nadaje im różne brzmienia, co sprawia, że brzmią one zupełnie inaczej niż w klasycznym brzmieniu. No bo zastawienie słów moja beden budzi da buzi jak nikt mi naprawdę brzmi super. Niestety super dla was nie brzmi, że jest to koniec odcinka. Podsumowując, gdybym miał wybrać artystę, który w tym roku podbił polską scenę rap gry, kolabo. Kolabo to słowo klucz tego roku. Peja z Yankee Gim, Peja z Multim, BDOS z Goles Orkiestra, Taco Hemingway i Quebo. Kogoś jeszcze pewnie pominąłem, ale wybaczcie. To już wszystko na dzisiaj, jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ponadto, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, zasubskrybujcie. Ponadto, jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, zobaczcie. Ja się z wami żegnam, to już wszystko na dzisiaj. Cześć!